Witam Was w najnowszym odcinku, w którym będziemy montować elementy w naszym kadłubie oraz rozpakujemy ostatnią skrzynię z elementami do naszego samolotu. To nasza ostatnia skrzynia, największa ze wszystkich, które mieliśmy do tej pory. Zobaczmy, co ma w środku. Oto elementy, które wypakowaliśmy z naszej skrzyni. Jak widzicie, mamy płaszczyzny sterowe, jeszcze musimy je pokryć płótnem. Mamy również końcówki skrzydeł, które musimy dać do malowania oraz kilka laminatów z kadłuba. Są tutaj również części, które będziemy za chwilę składać w kabinie. Musimy je tylko odszukać, więc zaczynajmy. Na początek zamocujemy dźwignię pedału steru. Tak się Magda śmiała z tego, że nie mogę odpakować pedałów, a sama się męczy z wolantem. Oto wolant. Wolant już z zamocowanym przyciskiem PTT oraz poprowadzonym przewodem. W ostatecznej wersji chciałbym zmienić końcówkę wolantu, żeby mieć więcej przycisków. Tak wygląda wersja fabryczna. Wolant jest już na swoim miejscu, teraz dźwignia klapy.
pora zająć się pasami bezpieczeństwa. Musieliśmy przeciąć nasze trytytki, które trzymały tutaj podłogę do rury, żeby przełożyć pas pod spodem. Za chwilę zamocujemy je na nowo. Pasy założone, pora na fotele. Jak widzicie, logo Bushcat, z tyłu kieszonka na dokumenty. Zakładamy. Oparcie fotela montowane jest na takie oto kołeczki. Wystarczy prawidłowo tutaj wcelować fotelem, a następnie przełożyć kołki. Oparcia foteli mamy już zamontowane, pora na przepustnicę, która jest zamontowana w podłokietniku. Podłokietnik wraz z manetką przepustnicy jest już na swoim miejscu. Jak widzicie, jest regulowany. Gdy wysiadamy, możemy sobie go podnieść. Teraz przystąpimy do rozdzielacza przepustnicy. Za chwilę zamocujemy uchwyt do naszego akumulatora. Jeżeli chodzi o sam akumulator, zdecydowaliśmy się na akumulator nowego typu AMG, bezobsługowy. Posiada on w środku włókno szklane, które trzyma elektrolit, więc jest on bardzo bezpieczny na wszelkiego rodzaju ułożenia akumulatora. Nie musimy się martwić, że elektrolit nam wycieknie. Są odporne na różnego rodzaju wstrząsy oraz na głębokie rozładowania, a także przystosowane do pracy cyklicznej. Instrukcja podaje, że potrzebujemy akumulatora 18 Ah i taki też tutaj posiadam. Waży około 6 kg, nie jest zbyt duży. Mamy tutaj również mniejszy, jak zapewne widzieliście na Facebooku czy na Instagramie. Będziemy bazować na awionice cyfrowej, więc potrzebujemy jakiegoś backupu i za backup będzie robił ten mały akumulatorek, również AMG, 5 Ah. Rozdzielacz ssania. W tym odcinku pozostało już nam tylko położyć instalację linii paliwowej.
To już wszystko w tym odcinku. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał i do następnego odcinka. Cześć!